Przede wszystkim nie sądzę, żeby okoliczne niemieckie szychy, politycy i urzędnicy rozumieli, dlaczego muszą patrzeć na masowe pogrzeby. Niemcy, których filmowaliśmy nad dołami, do których dorzucano ciała, po chwili odwracali wzrok. Chciałem, żeby tam byli i patrzyli przed kamerami, bo, jak słusznie przewidywałem, większość będzie zaprzeczała prawdzie. Bernstein pokazał niemieckich oficerów SS, którzy pomagali przy najtrudniejszych zadaniach. Do pilnej pracy przy uprzątaniu ciał skierowano wszystkich SS-manów. Pięciuset węgierskich żołnierzy pojmanych z Niemcami kopało groby. SS-mani musieli wykonywać czarną robotę, do której kiedyś zmuszali więźniów. W końcu nadludzie powinni być zahartowani. Jeśli mogli mordować z zimną krwią, to niech teraz pod okiem Brytyjczyków grzebią swoje bezimienne ofiary, zagłodzone na śmierć. Operatorzy w mundurach nagrywali tylko obraz. Materiały dźwiękowe Bernstein zawdzięcza ekipom dziennikarskim. 24 kwietnia 1945 roku. Tu szeregowy Illingworth z Cheshire. Służę w obozie Benzen, gdzie pilnuję SS-manów. Brak mi słów na to, co tu widzę. Dopiero teraz w pełni zrozumiałem, o co walczymy. Zdjęcia w prasie tego nie oddadzą. Trudno uwierzyć, że człowiek jest w stanie posunąć się do takich zbrodni. Wreszcie wiemy, co się działo w obozach, a ja wiem, o co walczę. Władze w Waszyngtonie i Londynie wsparły pomysł realizacji filmu dokumentalnego. Bernstein mógł zaangażować najlepszych.